Po wielkiej gali Trytona 2009 w piątek 12 lutego odbyła się kolejna, skromniejsza w rozmachu i środkach gala Wyspiarza roku 2009. Plebiscyt po raz 15 zorganizowany był przez redakcję tygodnika Wyspiarz Niebieski. Do tytułu Wyspiarza roku 2009 zgłoszone zostały następujące osoby: Monika Lech, Antoni Lipiński, Barbara Okoń, Krystyna Piotrowska, Józef Pluciński, Jadwiga Preuss, Barbara Smolik oraz Artur Sobolewski. Decyzją Wielkiej Kapituły Wyspiarza roku 2009 z dnia 22 stycznia bieżącego roku, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci plebiscytu oraz przedstawiciele świnoujskich mediów i przedstawiciele regionalnych mediów ze Świnoujścia, swój głos na 8 zgłoszonych przez naszych czytelników kandydatów oddało w trakcie wyboru 17 członków kapituły. Tytuł z 36 punktami zdobyła pani Barbara Smolik. Jestem zaskoczona. Zaskoczona jestem, bo ta działalność naprawdę nie jest jakaś popularna w mieście, bo ludzie ze Świnoujścia nie wiedzą. Basiu, na co dzień Siemens Club to jest praca dla marynarzy, praca dla tych, którzy pracują na morzu. Tak, dla marynarzy obcych bander. A w mojej, no przykro powiedzieć, może nie przykro, ale 50-letniej karierze, pracy zawodowej. Miałam szczęście, że pracowałam tylko z ludźmi morza, bo w Odrze z ludźmi morza. Dom rybaka również. I teraz również tak. Również. Cały czas. I bardzo mi miło z tego powodu. Dlatego i również zostałaś wyspiarzem roku, prawda? Być może. Wyspiarką właściwie, tak to powinno się chyba prawidłowo nazywać. Być może. Basiu, zaskoczona byłaś. Byłam zaskoczona, naprawdę. Ale nominowana byłaś, wiedziałaś, że jesteś nominowana, prawda? Tak, wiedziałam, że jestem nominowana, ale że będę wyróżniona, naprawdę jestem zaskoczona, bo mówię, że kto ze Świnoujścia wie, co się tam dzieje, co to jest ten Siemens Club, jak się tam pracuje. Mało osób, naprawdę mało. Jeszcze jeśli ta działalność była tam w domu rybaka, to wtedy więcej osób może o tym wiedziało, ale tutaj, jak przenieśliśmy się z jednego do drugiego lokalu, coraz to gorszego zresztą, wyrzucili nas. Na pewno Ciebie odwiedzimy. Za chwilę koncert będzie bardzo głośno. Pozwól, że jeszcze raz serdecznie pogratuluję Tobie. Będę życzył dużo, dużo zdrowia. No i oczywiście dalej tej wspaniałej, jakże potrzebnej pracy dla ludzi morza. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Tatuaż zdobi Twoją pierś, a w Twojej głowie pełno tatuaży. W części artystycznej wystąpił duet Ewelina Englert i Miłosz Brzeziński.